Witajcie! Dziś zapraszam Was na kosmetyczne denko, ale pokażę Wam tylko i wyłącznie preparaty do oczyszczania i demakijażu i zaznaczam, będzie ich sporo. Na początek mój absolutny hit, jeśli chodzi o demakijaż, pierwszy krok, coś bez czego nie wyobrażam sobie oczyszczania mojej skóry w wieczornej pielęgnacji. Kocham praktycznie za wszystko. Take the day off od Clinique. Balsam. Pojemność 125 ml, dosyć wysoka cena, bo 150 zł. Dostaniecie go w sklepach stacjonarnych marki Clinique, jak również w perfumerii Douglas czy Sephora. Konsystencja przypomina nieco smalec, nie posiada żadnego zapachu, natomiast radzi sobie absolutnie z każdym makijażem. Czy on jest wodoodporny, czy lekki, czy mocny, czy długotrwały, naprawdę zmywa wszystko. Nie ma lepszego preparatu, jeśli chodzi o bardzo trwały pomadki, jak również tusze mocno wodoodporne. Ja stosuję go w tym pierwszym kroku, czyli nakładam go na moje usta, na okolice oczu, zmywam nim rzęsy. Też często sięgam po niego w momencie, kiedy na przykład mam na sobie w ciągu dnia albo po jakimś większym wyjściu mocniejszy podkład, taki jak na przykład Double Wear od Estée Lauder. I wtedy stosuję właśnie ten krok. Najpierw nakładam go na suchą skórę, rozcieram, masuję, a następnie używam zwilżony ręczniczek i ściągam tę pierwszą warstwę. Mam już oczywiście kolejne opakowanie i tak jak wspomniałam na początku, nie wyobrażam sobie mojego demakijażu bez tego oto kosmetyku. Dalej pozostajemy w temacie pierwszego kroku w demakijażu i to też jest żel z Visplantis, żel micelarny, który też pokazywałam Wam wielokrotnie. Ogromne opakowanie, bo mamy tutaj 500 ml, z tego co pamiętam? Tak, 500 ml. On jest dostępny w cenie około 20 zł i możecie go kupić między innymi w drogerii Natura. Bardzo dobrze się u mnie sprawdza. On ma w składzie bławatek i pantenol. Ja nie zauważyłam żadnych podrażnień, jeśli chodzi o stosowanie tego żelu. Polecam Wam szczególnie, jeśli posiadacie cerę tłustą i mieszaną, właśnie w tym pierwszym kroku oczyszczania. Tak jak już kiedyś Wam wspominałam, to jest żel micelarny, więc następnie trzeba będzie go jeszcze z tej skóry zmyć, ale mimo wszystko bardzo go lubię właśnie za tę konsystencję i za wydajność, bo przez to, że jest to formuła żelowa, wystarczy nam niewiele, nanosimy na płatek, zmywamy nasz makijaż, radzi sobie oczywiście z takim średnio kryjącym podkładem, czy też z tuszem, który nie do końca jest mocno wodoodporny, ale powiedzmy o takiej przedłużonej trwałości. Coś, co odkryłam stosunkowo niedawno i to jest takie małe opakowanie podróżne, marka Eisenberg. Droga marka, dostępna w Sephorze, natomiast jest to preparat taki dwufazowy do oczyszczania właśnie w tym demakijażu, powiedzmy w tym pierwszym kroku. Niesamowicie ten preparat mnie zachwycił. Ja powiem Wam, że nie lubię zbytnio dwufazowych płynów do demakijażu, zwłaszcza przez to, że często zostawiają taką tłustą warstwę na mojej skórze, a już w ogóle absolutnie nie znoszę ich używać, jeśli mam zrobić demakijaż oka, bo wtedy zazwyczaj ta okolica tutaj jest troszkę podrażniona, do tego dochodzi taki efekt, jakbyście patrzyły przez mgłę. No nie lubię dwufazowych preparatów do demakijażu, a ten naprawdę był świetny. Nie zostawiał aż tak tłustej warstwy na mojej skórze, to ten dwufazowy efekt czuć. To nie jest tak, że przetrzecie płatkiem skórę i nie czujecie absolutnie nic. Zostaje taka delikatna, tłusta warstwa, ale ona jest bardzo, bardzo przyjemna. Nie pozostawiał w demakijażu oczu właśnie tego efektu zamglenia. Użyłam go co prawda do demakijażu oczu może ze 4 razy, natomiast w demakijażu skóry twarzy to jest w ogóle, słuchajcie, absolutny hit. Zmywał wszystko, radził sobie również z bardzo mocną pomadką, długotrwałą pomadką, radził sobie z podkładem Double Wear, ale to co mnie zainteresowało to to, że po jednym przetarciu skóry ściągał praktycznie wszystko i przetestowałam go na różne sposoby. Bo ja zazwyczaj, tak jak wiecie, stosuję dwa kroki w demakijażu, ale chciałam sprawdzić, ile jeszcze mojego makijażu i tych zanieczyszczeń pozostanie na skórze, jeśli użyję tylko i wyłącznie ten płyn. I wyobraźcie sobie, że jak przecierałam
drugi raz skórę już innym preparatem, czy to był tonik, czy to był płyn micelarny, czy to był żel, to nie było na tej skórze absolutnie nic, więc jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem, jeśli chodzi o ten dwufazowy płyn i myślę o tym, by zakupić sobie pełnowymiarową wersję. Wspominałam Wam o tym, że będzie dosyć dużo tych preparatów do oczyszczania, a jeszcze nie doszliśmy do toników. I uwaga, coś bardzo ciekawego. Jest to marka Monunik, seria Excellence Magic Gold. Dlaczego dwa preparaty i w takim fajnym rozwiązaniu? Jeden jest w sprayu, drugi jest z pompeczką. Jeden to jest olejek do makijażu, a drugi to jest mgiełka micelarna. I to są tak ciekawe produkty, że można je stosować albo oddzielnie, albo razem. A producent zaleca, żeby robić sobie taki rytuał oczyszczający, czyli najpierw nakładamy olejek, wmasowujemy go w skórę, a następnie spryskujemy skórę mgiełką. Wtedy tworzy nam się taka konsystencja emulsji i zmywamy to wszystko z twarzy. Ja robiłam i tak, ale też stosowałam obydwa preparaty oddzielnie. Czyli na przykład mgiełkę stosowałam w tym pierwszym kroku demakijażu, czyli na przykład spryskiwałam nią bacik i przecierałam moją skórę, a później stosowałam olejek, wmasowywałam go w moją skórę i zmywałam przy pomocy nawilżonego ręczniczka. W każdym z tych kroków te dwa preparaty sprawdziły się bardzo dobrze. Jako posiadaczka cery mieszanej w sumie nie powinnam używać olejków i też wielokrotnie Wam o tym mówiłam, żeby nie było tego efektu zapchania porów, takiej tłustości, żeby tą skórę jednak dobrze nawilżyć, ale też nie spowodować nadprodukcji sebum. I wiecie co? Mimo wszystko ten olejek bardzo dobrze się u mnie spisał. I to był taki dwuetapowy demakijaż. Najchętniej właśnie w stosowaniu najpierw mgiełkę, później jednak olejek, chociaż nie ukrywam, że kiedy miałam takie dłuższe wieczory tylko i wyłącznie dla mnie, to wtedy wykonywałam cały rytuał. Bardzo fajne, wydajne preparaty o dosyć przyjemnym zapachu, dostępne oczywiście w sprzedaży na stronie marki Monunik i tutaj też chciałam Wam zwrócić uwagę na pewną kwestię. Otóż bardzo często pytacie mnie, gdzie można zamówić kosmetyki marki, ponieważ nie ma takiej bezpośredniej sprzedaży na stronie. Tak, marka Monunik nie wychodzi tak naprawdę do detalicznego klienta, który może kupić wszystko w internecie, ale nie neguje też takiej sprzedaży, czyli jeżeli jesteście zainteresowani konkretnie jakimiś preparatami, to na przykład możecie zgłosić to, ich chęć zakupu w takich formularzach, które znajdują się na stronie pod każdym z produktów. Możecie zadzwonić do marki i zamówić je telefonicznie, ale też możecie zrobić coś bardzo fajnego, czyli m.in. skontaktować się do szufladki, do marki, na profilu marki, napisać do szufladki na Instagramie, i wtedy można również zakupić w ten sposób, w cenie oczywiście detalicznej, takie produkty, takie kosmetyki, bardzo ciekawe, marki Monunik. Kończymy oczyszczanie, ale muszę pokazać Wam jeszcze jeden kosmetyk. Jest to moje ukochane Bundy, a mianowicie seria Eco Friendly Care, czyli ta seria ekoceutyków, naturalnych preparatów i żel tonizujący do mycia twarzy, do stosowania na dzień i na noc. Ten preparat sprawdzał się u mnie głównie w dniach po zabiegach. Po zabiegach z użyciem urządzenia DermaPen, bo jak wiecie, stosuję to urządzenie, wykonuję ten zabieg regularnie w mojej codziennej pielęgnacji i kiedy po zabiegach skóra jest lekko podrażniona, wymaga regeneracji, odbudowy, odżywienia, nawilżenia, to ten żel sprawdzał się fantastycznie. Nie podrażnia skóry, nie przesusza, nie daje takiego efektu napięcia, ściągnięcia. Ma bardzo przyjemną formułę. Zapach taki charakterystyczny, naturalny, ale nie jest on mocny, nie jest taki nieprzyjemny. Bardzo delikatnie się pieni, świetny skład. I naprawdę Wam go polecam. Jeśli szukacie
kosmetyków naturalnych w takiej codziennej pielęgnacji. Jeśli wyjątkowo dbacie o Waszą skórę i szukacie preparatów, które naprawdę będą działały na odbudowę płaszcza ochronnego naszej skóry, wzmacniały tą skórę, kiedy jest ona mocno przesuszona, podrażniona lub po różnego rodzaju zabiegach, ten żel sprawdzi się rewelacyjnie. Jedno opakowanie, które Wam teraz pokażę, to są chusteczki peelingujące z Sephory. Pewnie większość z Was doskonale zna ten produkt. I to są chusteczki, które mają złuszczać martwy naskórek, peelingować skórę, oczyszczać ją i deszcz mocno odświeżać. I to jest wersja, która posiada w składzie ten aktywny węgiel złuszczający. Nie polecam tego preparatu, jeśli chodzi o cerę naczynkową, cerę bardzo delikatną, cienką, bo te chusteczki z jednej strony posiadają warstwę z takimi maleńkimi drobinkami, które są dosyć ostre i mogą też skórę mocno podrażnić. Z drugiej strony są już łagodne, więc można wtedy tą skórę delikatnie chusteczką przetrzeć. Ja je stosowałam tylko i wyłącznie w momencie, gdzie zauważyłam, że gdzieś pojawiły się takie suche skórki po zabiegach, czy też tutaj w okolicy skrzydełek nosa i u mnie bardzo dobrze się sprawdzało. W ogóle to są, słuchajcie, chusteczki, które uwielbia mój Massimo. Jeśli szukacie czegoś fajnego dla Waszych mężczyzn, którzy nie lubią takiej tradycyjnej pielęgnacji, nie chcą absolutnie stosować jakichś peelingów, a potrzebują jednak fajnego oczyszczenia skóry, to myślę, że każdy mężczyzna pokocha takie chusteczki, bo to jest wygoda i nie do końca taki kosmetyczny element pielęgnacji, który może mężczyznom sprawiać trochę taki dyskomfort, ale wystarczy, że przetrą, przemasują skórę delikatnie taką chusteczką i mamy już całkiem ciekawe oczyszczenie. Niestety te chusteczki są dosyć drogie, bo one w Sephorze kosztują około 30 zł za 25 chusteczek. Powiem Wam też, że w tej chwili posiadam wersję melonową, która pachnie przepięknie, działa identycznie i nie wiem, ale wydaje mi się, że jest jeszcze jedna wersja tych chusteczek peelingujących, chyba arbuzowa, także każdy znajdzie coś dla siebie. Pomału zbliżamy się do końca filmu i teraz będą toniki, czyli coś na zakończenie oczyszczania i demakijażu. Zacznę od preparatu, który jest biohydrolatem, geranium, cera mieszana, szara marki Bioline. Bardzo fajny preparat, pachnie słodko, lekko kwiatowo, lekko owocowo i rzeczywiście skórę całkiem przyjemnie tonizuje, nie dochodzi do żadnego podrażnienia, nie dochodzi do żadnego takiego napięcia nieprzyjemnego, uczucia suchości, natomiast szczerze nie zauważyłam, żeby ten preparat sprawiał, że skóra odzyska jakiś specjalny blask, że będzie mocniej rozświetlona, tak jak tutaj przede wszystkim nas informuje producent, czyli równowaga nawilżenia, przywracanie blasku zmęczonej szarej skórze, odnowa komórek. Być może ta odnowa komórek się pojawia. Dla mnie to był taki hydrolat przywracający naturalne pH skóry po oczyszczaniu i w tej kwestii sprawdzał się naprawdę bardzo dobrze. Kolejny ciekawy tonik, marka Nuxe, seria Aquabella. Jest to seria przeznaczona głównie do cery mieszanej, cery problematycznej. Pachnie przyjemnie, delikatnie, odświeża skórę, delikatnie ją nawilża, nie pojawia się efekt ściągnięcia, nie pojawia się żadne podrażnienie ani pieczenie skóry. Sprawdzał się u mnie naprawdę świetnie, choć miałam wrażenie, że niestety jest niewydajny. Nie wiem skąd to się wzięło, bo u mnie najczęściej toniki schodzą bardzo szybko, zwłaszcza kiedy stosuję je w porannej i wieczornej pielęgnacji, ale ten miałam wrażenie, że skończył się wyjątkowo szybko. Natomiast chciałabym Wam polecić z tej serii jeszcze oczyszczający żel, który jest naprawdę świetny, jeśli chodzi o skórę mieszaną, wrażliwą, bo super tę skórę odświeża i rzeczywiście przywraca jej taki naturalny blask, delikatnie może wygładza i sprawia, że ta nadprodukcja sebum nie pojawia się tak szybko. W połączeniu z tym oto tonikiem jest naprawdę bardzo dobrą kombinacją. Kolejny tonik, który niestety mnie rozczarował i to będzie marka Visplantis.
znów seria Element, tonik, który w składzie zawiera peptyd jadu węża i miał działać napinająco, na zmarszczki, oprócz takiej standardowej pielęgnacji tonizującej. Absolutnie nie zauważyłam nic, oprócz dobrej tonizacji, miał bardzo ładny zapach, wyrównywał to pH, bo rzeczywiście po użyciu wody i po tym drugim kroku demakijażu skóra nie była już taka napięta, przysuszona i okej. Natomiast nie zrobił absolutnie nic z tego, co tutaj jeszcze więcej zachwalał producent, czyli nie pojawiło się takie lekkie napięcie, którego oczekiwałam, być może takie mocniejsze wygładzenie skóry, nie wiem, czym to jest spowodowane, natomiast dobrze, że kupiłam go w cenie promocyjnej, bo w naturze był wtedy za chyba niecałe 17 zł, a kosztuje więcej ponad 20, na pewno do tego preparatu już więcej nie wrócę. Jeszcze jeden tonik, który w składzie posiada kwasy, jest to marka Benton. Też już Wam o nim wspominałam. Jest to kosmetyk koreański, azjatycki. W składzie, tak jak mówię, ma kwasy BHA oraz wyciąg z aloesu. I to był naprawdę bardzo dobry tonik. Rzeczywiście skóra po nim była nawilżona, odświeżona, lekko napięta, wygładzona i rozświetlona. Jego ogromnym minusem jest na pewno zapach, ponieważ ten tonik śmierdzi. Nie oczekujcie, że będzie to ładnie pachnący preparat. Nie. Śmierdzi potwornie i dla niektórych może to być nieprzyjemny proces oczyszczania i tonizacji skóry. Jest dosyć drogi, ale jeśli nie macie problemu właśnie z zapachami i szukacie fajnego toniku, który dodatkowo będzie miał ten wyciąg z aloesu łagodzący naszą skórę, ale też kwasy lekko złuszczające, czy preparatu, który odświeży Waszą skórę po zimie, lubicie azjatycką pielęgnację, to gorąco Wam polecam. Nie wiem, czy do niego wrócę. Myślę, że tak, bo ten tonik bardzo mnie zaciekawił, bardzo przyjemnie mi się go używał, oprócz tego śmierdzącego zapachu. Testowane dermatologicznie, całkiem ciekawy skład, bo tutaj mamy też inne substancje, nie tylko wyciąg z aloesu, wodę z aloesu, czy też sok aloesowy, ale mamy też wyciąg, filtrat ze śluzu ślimaka, mamy również kwas hialuronowy czy beta-glukan, takie substancje, które bardzo ładnie działają odbudowująco, regenerująco i odżywiająco na skórę. Jak myślicie, to już koniec filmu? Tak, ostatni preparat, który Wam teraz pokażę. I to jest coś, co znalazłam w kalendarzu adwentowym marki Dermalogica. Od razu zabrałam się za testowanie. Multiaktywny toner. 50 ml i powiem Wam, że starczył mi całkiem na dosyć spory okres, bo nie pamiętam, w którym okienku go znalazłam, natomiast już zaczęłam go stosować w okresie, kiedy otwierałam kalendarze adwentowe. Ma bardzo fajny skład i ciekawe wyciągi. Pachnie obłędnie. Tak przyjemnie pachnie, że to było naprawdę cudowne umilenie mojej codziennej pielęgnacji. Najfajniej sprawdzał mi się w porannej pielęgnacji, bo spryskiwałam go na skórę twarzy i momentalnie ją odświeżał. Dawał też takie odczucie pobudzenia, lekkiego pobudzenia i ta skóra wyglądała przepięknie. Była tak lekko napięta, rozświetlona, lekko pobudzona. Myślę, że to też za sprawą tych substancji, które znajdują się w składzie tego preparatu, i bardzo szybko przyjmowała substancje aktywne z porannej pielęgnacji, co też mnie zdziwiło. To jest drogi produkt, ale na pewno do niego wrócę, bo widzę jego działanie. To nie jest taki zwykły tonik, to nie jest taka zwykła antyoksydacyjna mgiełka, to jest coś, co fajnie wspomaga skórę przed nałożeniem pielęgnacji, kremów, serum, fajnie ją odświeża, wygładza i super sprawdzi się w codziennej pielęgnacji, myślę, że zwłaszcza w porannej pielęgnacji. Koniec! Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca i przeżyliście te moje wywody na temat zdenkowanych kosmetyków pielęgnacyjnych w oczyszczaniu i w demakijażu, w takiej codziennej pielęgnacji poranno-wieczornej. Jestem ciekawa, czy któryś z tych preparatów Was zaciekawił, czy już je znacie, co na ich temat sądzicie, albo też dajcie znać w komentarzach pod dzisiejszym filmem, jakie preparaty u Was
takie oczyszczające, sprawdzają się najlepiej. Które są Waszymi hitami? Może coś nowego mi polecicie, może się czymś zainspiruję i ja. Także czekam na Wasze komentarze. W opisie do dzisiejszego filmu zostawię Wam linki do tych produktów, o których wspominałam. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć je wszystkie w internecie. A jak sami widzieliście, jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i za to, że poświęciliście czas na obejrzenie tego dzisiejszego filmu. Trzymajcie się ciepło i zapraszam do kolejnych publikacji. Buziaki, pa!